Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam serdecznie. Przed nami kolejna odsłona rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Są ze mną w studiu pan profesor Bohdan Chuć, historyk ze Lwowa. Witam serdecznie. I witam. Pan Jerzy Dubach, reżyser, dokumentalista. Rozmawiamy. Również się kłaniam. Rozmawiamy na kanwie książki, która wyszła niedawno w dwóch językach, po ukraińsku i po polsku. Ukraińcy i Polacy na Naddniepru, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. W tej retrospektywie stosunków polsko-ukraińskich doszliśmy do końca I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, traktatu Ryskiego. Jak później się kształtowały te stosunki polsko-ukraińskie na Ukrainie, bo Ukraina zostaje podzielona, jeżeli chodzi o... No właśnie, panie redaktorze, o wschód. Od razu się wtrącę jako Polak, bo Bohdan może tego nie może powiedzieć, ale uświadommy sobie, że jednak nastąpił rozbiór Ukrainy i to pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i no wówczas jeszcze Rosję Sowiecką, a właściwie w tych obradach pokoju ryskiego, haniebnego, po stronie sowieckiej występowała jakaś sowiecka Ukraina, a nie dopuszczono naszych sojuszników do głosu. W ogóle mówię o Petlurze i ukraińskiej. Marszałek na to już wpływu nie miał. Ale ja nie mówię. Ten, który podpisywał oczywiście umowę z Petlurą, gdybym był na miejscu Ukraińców, to mu to odebrał skrajnie negatywnie, to znaczy, że jednak ale podzielona... Petlura, jak wiesz, inaczej do tego podchodził. Petlura mówił, że nużda przymieni ustawy i gdyby nam chodziło o nasze własne interesy, to też nie musielibyśmy no, się oglądać. Ale realpolitik była taka, że właściwie wtedy nie za bardzo było pole manewru, prawda? To znaczy można było więcej ziemi uzyskać, zwłaszcza na Mińszczyźnie. Ale bo Lenin, można było strawić tę ziemię. To Lenin też proponował przecież, żeby oczywiście Polacy wzięli Mińszczyznę. Jednak Grabski, Dębski i Wasilewski, polscy no negocjatorzy, odmówili. Hołówko krytykował postanowienia tego pokoju Ryskiego, traktatu Ryskiego, z dwóch względów. Jedno z tego względu, że zdradziliśmy sojusznika, dwa, że konsekwencje tego są właśnie takie, o których pan redaktor wspomniał, że z drugiej strony pozostawiliśmy ogromną liczbę rodaków poza tym kordonem, granicą, na łaskę i niełaskę bolszewików. No skutki tego przecież były później widoczne gołym okiem. No akcja antypolska, to zresztą Marian Zdziechowski w międzywojniu też krytykował traktat Ryski, że tak naprawdę zostawiliśmy 1,5 miliona Polaków na tej Białorusi. No ale sporo Polaków było również na Ukrainie prawobrzeżnej, pamiętajmy o tym. O tym to już... aż pod Dniepr, tam były setki tysięcy Polaków, także trudno było, żeby wszystkich przygarnąć i żeby wszyscy się znaleźli w tej sytuacji. Po prostu musimy trzeźwo patrzeć na to. Przecież robiliśmy w 2001 roku film o pokoju ryskim. No i chyba strona ukraińska wtedy w postaci pana Jarosława Daszkiewicza wyraźnie stwierdziła, że to była taka sytuacja historyczna, kiedy Polska nie mogła wszystkiego zrobić, tym bardziej, że wsparcie ze strony Ententy było całkiem nominalne. Piłsudski mówił, że nie wierzy w żadne bajendy ze strony Antanty o możliwości odgrodzenia się tam drutem kolczastym od bolszewików, że trzeba się niestety liczyć z realiami. I to jest oczywista prawda. I właśnie wtedy sytuacja stała się taka, jaka stała się. Wołyń Zachodnia i Galicja Wschodnia znalazła się w ramach II Rzeczypospolitej. Pozostałe tereny Ukrainy prawobrzeżnej w Rosji Sowieckiej. No i losy ich mimo wszystko były zdecydowanie różne. Rozumiem, że na Ukrainie sowieckiej właściwie już nie było żadnych animozji polsko-ukraińskich, bo tam wtedy bolszewicy wszystko zgładzili. Zgładzili. Znamy tą akcję polską, czyli nie tylko Ukraińcy umierali w czasie głodu 1932-1933 roku. I właśnie to położyło kres o tym jakimś konfliktom pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Bo Polak na Ukrainie Radzieckiej nie kojarzył się chłopu ukraińskiemu z państwem polskim, jak to było na Ukrainie Zachodniej. Dlatego w latach II wojny światowej na Ukrainie Wschodniej, czyli po drugą stronę granicy polsko-sowieckiej, nie było żadnej antypolskiej akcji. A UPA była. A jednak chłopi ukraińscy nie wsparli polityki UPA. I właśnie to świadczy sporo o tym, co miało wpływ na nastroje tych chłopów na zachodnim Wołyniu
No, ale jednak o tym trzeba rozmawiać dłużej. No właśnie, a jak było po tej polskiej stronie granicy, czyli na zachód od Zbrucza? Tu jeszcze trzeba powiedzieć taką rzecz. To pada w naszym filmie, bo oczywiście nie mogliśmy tam zająć się zbyt obszernie tym okresem po klęsce właściwie, no, bo pokój Ryski był swego rodzaju klęską, czy powiedzmy półklęską. Ale wspominamy o tym, że powstał ten ruch prometejski i no, zabójstwo Petlury właściwie w pewnym stopniu zamknęło historię współdziałania polsko-ukraińskiego. A zabójstwo Petlury nastąpiło, przypomnijmy, 2 tygodnie po tym, jak Piłsudski dokonał zamachu majowego i powrócił do władzy w 1926 roku. Petlura został w Paryżu zamordowany przez sowieckiego agenta. Dlatego, i nie tylko Petlura. Nie tylko Petlura. Ataman Oskiłko. Tak, ale również pierwszy premier rządu gruzińskiego na wychodźstwie również w Paryżu. Czyli zniszczyli wszystkich, kto mógł tych, którzy mieli stanowić kadr. Ale też wiemy też ze źródeł już w Polsce tego dwudziestolecia, że faktycznie Ukraińcy mogli spodziewać się, przecież zlikwidowano te obozy internowania, w których byli przetrzymywani nasi sojusznicy po klęsce, i były plany przygotowania mobilizacji tych żołnierzy ukraińskich, którzy znaleźli się na terytorium Polski. Ja powiem więcej. Wspominał nasz profesor Sergiej Jefremow, że po przywrocie majowym cały Kijów, cała Ukraina podsowiecka, czyli inteligencja, żyła nadzieją, że się odnowi sojusz Piłsudskiej Petlura, zacznie się znowu wojna polsko-bolszewicka i Ukraina zostanie wyzwolona od panowania bolszewickiego. I właśnie wyraźnie pisał, że zabójstwo Petlury to była reakcja władz bolszewickich na te nadzieje, które się pojawiły na Ukrainie. I tutaj to puste miejsce przecież nie mogło pozostawać puste i to jest też moment, kiedy jakby tę pałeczkę przywodzenia emigracyjnemu ruchowi narodowemu ukraińskiemu przejęło OUN. No tak, bo 3 lata po zabójstwie Petlury powstaje w 29 roku OUN. A przed tym była przecież UWO, która w 26 roku bardzo przychylnie ustosunkowała się do zamachu majowego. Czyli marszałek miał dobre kontakty jednak z Ukraińcami jeszcze z okresu przedwojennego, powiem tak szczerze, o czym w Polsce i Ukrainie niechętnie mówią. Warto przypomnieć to, ten zamach na Piłsudskiego. Pamiętasz, we Lwowie, kiedy strzelił Fedak junior do niego i później marszałek załatwił dla niego bardzo łagodny wyrok. W ogóle to śledztwo było bardzo dziwne. No i złe języki mówili, że to dlatego, że ojciec Fedaka, Fedak senior, załatwił dla marszałka różne sprawy jako mecenas w okresie przedwojennym. Także nasze ruchy bardzo ściśle między sobą powiązane. I do marszałka do tego czasu, ja przynajmniej tak uważam, stosunek na Ukrainie jest całkiem inny niż do pana Romana, na przykład Dmowskiego. No tak, ale od lat 30. ton życiu emigracyjnemu i temu ruchowi niepodległościowemu zaczynają nadawać nacjonaliści, a zwłaszcza młode pokolenie. To, które już można powiedzieć... Panie redaktorze, tutaj musimy zdecydowanie rozdzielić 2 tereny w ramach Rzeczypospolitej. Galicja Wschodnia, UN, owszem. Woleń, przepraszam. Na Woleniu przed pierwszą wojną światową, może to będzie też czymś nowym dla widza polskiego, najwięcej wpływów na chłopów miała Czarna Sotnia, czyli monarchistyczna organizacja wspierająca samodzierżawie rosyjskie, i wszyscy chłopi byli wpisani do tej Czarnej Sotni, bo na czele Czarnej Sotni stała rosyjska cerkiew prawosławna i pop na wsi wpisywał ich wszystkich, a na czele stał archimandryta Lawry Poczajowskiej Maksymenko. Jak to ładnie można porównać z czasami obecnymi, z tym, co się dzieje obecnie na Ukrainie? No właśnie, bo dzisiaj, co ciekawe... A w okresie międzywojennym decydujące wpływy na Woleniu mieli nie nacjonaliści, tylko komuniści. W okresie rządu Józefskiego 31 po 35 rok na Woleniu było aresztowano za działalność antypaństwową ponad 4000 komunistów i paręset nacjonalistów. A kto wie o tym, że
ostatnie antypolskie, prosowieckie powstanie było stłumione w powiecie kowelskim w 1932 roku przy pomocy dziesiątków tysięcy wojska, policji, żandarmerii, czołgów i samolotów. Taka była realna sytuacja na Wołyniu, gdzie wpływy sowieckie były po prostu ogromne w okresie międzywojennym. A jakie to było powstanie? Powstanie w Kowelskim w 1932 roku. Ale prosowieckie, inspirowane przez agentów komunistycznych. A tak do 1926 roku, zanim powstał Korpus Ochrony Pogranicza, to te powstania wybuchały co dzień. Witos, jak pojechał na Wołyń, wrócił w szoku. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Wszystko na Wołyniu dyszy nienawiścią do Polski i Polaków. Ale dlaczego? Bo przecież już po stronie wschodniej granicy, no, chłopi już doświadczyli tam, ukraińscy, czym jest komunizm, i raczej po polskiej stronie... Ja powiem panu od razu, bo nie było telewizji i internetu. Chłop woleński nie wiedział, co się dzieje na tej Ukrainie podsowieckiej. On nie wyjeżdżał w swojej wsi w ciągu życia. To było totalne zacofanie. Dalej niż na 20-30 kilometrów. Ja przepraszam, muszę się wtrącić, że owszem, nie było internetu i telewizji, ale chłopa Wołyńskiego nie możemy porównywać z polskim inteligentem, a stan świadomości inteligenta polskiego, co się działo w rzeczywistości w Związku Sowieckim, był przerażający. Wspomniany Zdziechowski, który miał różne doświadczenia, ale przecież tych doświadczeń Polacy niby mieli. No niestety to się w ogóle nie przekładało na świadomość społeczną. Trzeba na przykład jasno powiedzieć, że wiele organizacji społecznych w Polsce i wydawnictw były po prostu albo prosowieckie, albo prokomunistyczne, łącznie z takimi znanymi skądinąd i zupełnie niewinnymi, wydawałoby się, jak Płomyk, który zamieszczał reportaże o tym, jak pięknie Komsomoł i pionierzy tam pracują społecznie i kochają swoją ojczyznę. Przecież ja sobie tego nie wymyśliłem, wystarczy zajrzeć do archiwów. W 1939 roku. Związek Nauczycielstwa Polskiego ma też niezłe tradycje w tym względzie. A jak Majakowskiego przyjmowano w Polsce? No. A w 1939 roku, kiedy armia sowiecka wkroczyła po 17 września, na Wołyniu budowano luki triumfalne. I jak wspominał kapłan prawosławny Fedorczuk, wszyscy czekali, kiedy przyjdzie Armia Czerwona, żeby zażyć tym wolnym, bogatym, swobodnym życiem, jak to żyje ludność na Ukrainie sowieckiej. Taka była propaganda sowiecka, która się szerzyła w odróżnieniu od nacjonalistycznej, która była bardzo ograniczona. Więc doszliśmy do tego 1939 roku. Wybucha wojna. Jak wtedy się zachowują Ukraińcy na terenie Polski? Różnie. Różnie. Z jednej strony mamy oświadczenie Wasyla Mądrego i z ponad 100 tysięcy Ukraińców, żołnierzy w armii polskiej, walczyli. Później Szandruk, generał, dostał Virtuti Militari właśnie za kampanię wrześniową 1939 roku. A jak wspomina Rycak, że kiedy wycofywało się wojsko polskie i na poboczu stała ludność, że Ukraińcy i Żydzi z taką gorzką ironią patrzyli, nie przychowując złośliwości do wojska polskiego. Prawdopodobnie to była właśnie reakcja tej ludności na tą politykę poniżenia i ucisku, jak to mówił marszałek w 20 roku w Równym, którą prowadziło państwo polskie w stosunku do mniejszości narodowych. A czy ta reakcja była różna na Wołyniu, a różna w Galicji? Oczywiście. W Galicji to była reakcja bardziej zorganizowana. Tam w ogóle Niemcy planowali powstanie antypolskie, które miało przeprowadzić UN, i było kilka wystąpień zbrojnych. Natomiast na Wołyniu, i to zbadała pani Stobniak-Smogarzewska, większość antypolskich wystąpień było zorganizowano przez komunistów. I nie ma podstaw mówić, jak to mówią niektórzy w Polsce, że tylko interwencja Armii Czerwonej uratowała Polaków od całkowitego wyniszczenia. Bo marszałek Tymoszenko oddał rozkaz rozrzucić z samolotu ulotki, gdzie nawoływano chłopów ukraińskich, by brali kosy, widły i tak dalej, razem z Armią Czerwoną szli bić polskich panów. Także w Galicji Wschodniej
Wystąpienia antypolskie miały charakter nacjonalistyczny, natomiast na Woleniu komunistyczny. Przypomnijmy tylko jeszcze, że wszystko ma łączność ze wszystkim, to znaczy, jeśli mówimy o historii i o źródłach jakichś zjawisk późniejszych. Tymoszenko w końcu też nie wierzy z powietrza, ten ówczesny marszałek sowiecki przecież był jednym z głównych dowódców armii konnej Budionnego w 20 roku. I podobnie jak twierdzi się tam, że jakąś tam psychologiczną rolę odegrała właśnie ta straszliwa klęska na Stalinie i traktuje się Katyn jako zemstę, powiedzmy, za rok 20, no to tak. Trudno też nie uważać, że pan Tymoszenko, który stamtąd zmykał, zapomniał o tym. To są ci sami ludzie, co w 20 roku. I na Woleniu ci sami, co byli w 17-18, musimy później o tym przypomnieć. To samo pokolenie. A później był 42-43, to samo pokolenie, proszę pamiętać. No właśnie, bo dochodzimy teraz do tych wydarzeń na Woleniu w czasie II wojny światowej. Tutaj, panie redaktorze, chciałbym jeszcze raz całą siłą podkreślić. Na Woleniu od podziału Rzeczypospolitej do 1943 roku nie było żadnej władzy ukraińskiej poza kilkoma miesiącami okresu 17-21 roku. Cały czas tutaj istniała władza imperialna rosyjska, później te tereny należały do II Rzeczypospolitej, później Związek Radziecki 1939-1941, później władza okupacyjna niemiecka. Także konkluzja, to cytat z dokumentu konspiracji polskiej 1943 roku. Nieprzeoranej ukraińską pracą polityczną Woleń zawsze był skłonny do anarchii. A jak wyglądają struktury OUN w tych latach 39-43 na Woleniu i w Galicji? OUN faktycznie rozwijała się na terenach Galicji w znacznie mniejszym stopniu na Woleniu, ponieważ nie miała tam gruntu dla swojej działalności. Jak później pisała znowuż konspiracja polska, na Woleniu, zwłaszcza na Polesiu, Kowel, Sarne, te powiaty, które były przeniesione czy zabrane od województwa polskiego i oddane woleńskiego, decydujące wpływy miały komuniści. Nie mogła tutaj się rozwijać jakoś prężnie ta organizacja, ponieważ Sowieci od razu ustanowili bardzo rygorystyczny reżim okupacyjny. W Galicji Wschodniej OUN przeżyła, bo znajdowała się w konspiracji. Wszystkie partie legalne ukraińskie natomiast zostały zniszczone. Ale znamy też proces tam 49-40 czy 41 roku, kiedy zostały skazane na śmierć parę dziesiątków tysięcy młodych nacjonalistów. Także tutaj nie możemy stwierdzić, że w latach 39-41 coś się zmieniło na Woleniu pod względem wzrostu nastrojów nacjonalistycznych. Oczywiście, że zmalały nastroje prosowieckie, bo warto przeczytać te dzienniki Fedorczuka, jak to witano Armię Czerwoną w 1939 roku i jak traktowano już reżim okupacyjny sowiecki w 1940-1941 roku, kiedy się zaczęły aresztowania, kiedy zaczęły się rozprawy sądowe, zesłanie na Syberię i tak dalej. No oczywiście najbardziej ucierpiały Polacy, ponieważ cała administracja, policja, służba leśna, osadnicy wojskowi, koloniści zostali wysłani w najgorszym mrozie 40 roku, wysłani na Syberię. Zresztą widzimy ten proces w filmie Smarzowskiego Woleń. A czy nie jest tak, że ci chłopi na Woleniu po tej okupacji sowieckiej 39-41 zaczęli Niemców jako wyzwolicieli traktować? Może nie w takim stopniu jak w Galicji Wschodniej. Ale jednak na pewno, że sporo czekało Niemców jak zakończenie tego straszliwego okresu panowania bolszewickiego. No i o tym już za chwilę w kolejnej części programu. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy.